Usta człowieka pozornie wydają się dosyć łatwe do narysowania. Jednak trzeba być świadomym, że jest to najbardziej ruchliwa część twarzy. Odpowiadają za to mięśnie mimiczne, które sprawiają, że możemy wypowiadać głoski i pokazywać uczucia. Wargi mają przeróżne kształty. Mogą być cienkie i wąskie, lub odwrotnie, szerokie i mięsiste. Ich ułożenie bardzo mocno wpływa na wyraz twarzy. Szczególnie ważne są kąciki ust, ponieważ już ich delikatne podniesienie lub opuszczenie może diametralnie zmienić mimikę portretowanej osoby.